Historia specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Mosinie. Budynek szkoły na ulicy Kościelnej powstał w 1892 roku. Widać go po lewej stronie na fotografii. W roku szkolnym 1972-73 ówczesny kierownik szkoły, pani Alicja Poczykowska, utworzyła dwie klasy specjalne w szkole podstawowej nr 1. W maju 1977 roku utworzono szkołę podstawową specjalną nr 3, która swoją siedzibę ma przy ulicy Kościelnej 2. W 1977 roku na dyrektora placówki mianowano panią Zofię Springer. W dniu 30 maja 1979 roku nadano szkole podstawowej imię Janusza Korczaka. Następna fotografia pochodzi z 1988 roku i przedstawia nauczycieli szkoły podstawowej nr 3. W 1990 roku wykonano remont generalny budynku, dzięki wsparciu finansowemu uzyskanemu m.in. od premiera Tadeusza Mazowieckiego. W 1993 roku otwarto oddział szkolny dla dzieci przebywających w sanatorium pulmonologicznym w Ludwikowie. W 1994 roku powstała pierwsza klasa, w tym czasie zwana klasą życia, dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Wychowawczynią tej klasy była pani Bożena Mazur. Z dniem 1 września 1999 roku utworzono zespół szkół w Mosinie przy ulicy Kościelnej 2, w skład którego weszła Szkoła Podstawowa nr 3 imieniem Janusza Korczaka, gimnazjum, a od 14 marca 2000 roku także Zasadnicza Szkoła Zawodowa. We wrześniu 2000 roku na podstawie uchwały Rady Powiatu Poznańskiego powstał specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Mosinie. Dyrektorem ośrodka została pani Zofia Springer. W skład ośrodka weszły szkoła podstawowa, gimnazjum, zasadnicza szkoła zawodowa, internat dla uczniów ośrodka szkolno-wychowawczego, oddziały szkoły podstawowej i gimnazjum ośrodka szkolno-wychowawczego przy Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii, szpital w Ludwikowie. 14 marca 2003 roku powierzono funkcję dyrektora ośrodka szkolno-wychowawczego pani Bożenie Mazur. W 2003 roku utworzono trzyletnią szkołę przysposabiającą do pracy, w której uczniowie zdobywają umiejętności z zakresu ogrodnictwa, obsługi ruchu turystycznego, obsługi edytora tekstu, obsługi gastronomicznej, prac biurowych, garncarstwa, stolarstwa i rękodzielnictwa. Na zdjęciach widzimy uczniów podczas zajęć i klasopracownię. 10 października 2003 roku gimnazjum ośrodka otrzymało certyfikat szkoły z klasą. Dzięki wytrwałej pracy zespołów zadaniowych, które z powodzeniem zrealizowały 6 głównych zasad dobrej, mądrej, przyjaznej uczniom, nauczycielom i rodzicom szkoły. 14 października 2004 roku Rotary Club objął opieką specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy. Rotary Club wspiera finansowo i materialnie nasz ośrodek w realizacji wielu przedsięwzięć, takich jak budowa ogrodzenia wokół placu zabaw, wyposażenie sali doświadczeń świata, wyposażenie pracowni modelarskiej, wyposażenie sali edukacji wczesnoszkolnej, wyjazd do Helmstedt, zwiedzanie szkół specjalnych przez nauczycieli specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, przekazanie kserokopiarki, samochodu dostawczego, wózków inwalidzkich, 8-osobowego busa do przewozu uczniów, roweru, wyposażenie pracowni stolarskiej, wyposażenie pracowni garncarskiej, wyposażenie pracowni fryzjersko-kosmetycznej, zakup mebli, telewizora, zakup sprzętu biofeedback, wydruk materiałów promocyjnych. 30 maja 2008 roku, dzięki wsparciu Rotary Club i Powiatu Poznańskiego, uroczyście otwarto Centrum Akademii Agroturystyki i Rękodzielnictwa w Baranówku w ramach projektu Tacy Sami – Integracja w Nowym Wymiarze. Projekt ten uzyskał wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Janko Muzykant. Jako jeden z niewielu w Polsce zakładał współpracę dzieci pełnosprawnych z niepełnosprawnymi. Z początkiem roku szkolnego 2009-2010 rozpoczęły działalność oddziały rewalidacyjno-wychowawcze. 30 września 2009 roku
Po roku intensywnych przygotowań i udoskonaleń funkcji szkoły w zakresie wszystkich ważnych działań przyznano szkole certyfikat zarządzania jakością ISO. W dniu 9 listopada 2012 roku ośrodek otrzymał imię wybitnego pedagoga i przyjaciela dzieci, Janusza Korczaka. Na uroczystość przybyli znakomici goście. W 2015 roku na terenie Centrum Hipiki w Jaszkowie, w Pałacu Hrabiego Antoniego Chłopowskiego, odbyła się uroczystość przekazania prowadzonemu przez Powiat Poznański specjalnemu ośrodkowi szkolno-wychowawczemu imieniem Janusza Korczaka w Musinie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. Głównym organizatorem tego wydarzenia był Rotary Klub Poznań Puszczykowo. Na uroczystość oprócz społeczności szkolnej przybyli liczni sponsorzy, dzięki którym ośrodek mógł otrzymać tak wspaniały i potrzebny niepełnosprawnym uczniom dar. Był wśród nich przedstawiciel Powiatu Poznańskiego, wicestarosta Tomasz Łubiński. Powiat Poznański jak zawsze wykazał się dużym zaangażowaniem i zrozumieniem dla potrzeb niepełnosprawnych uczniów, udzielając wsparcia finansowego temu przedsięwzięciu. Do Jaszkowa przyjechali także przedstawiciele klubów Rotary Poznań Puszczykowo, Rotary Poznań, Rotary Poznań Starówka, Rotary Wolsztyn, Rotary Szamotuły, Rotary Helmstedt oraz Rotary Berlin Nord. Przez wiele lat uczniowie ośrodka korzystali z hipoterapii, która odbywała się w ramach działań Fundacji Stworzenia Pana Smolenia. Dzięki zaangażowaniu dyrektorów placówki, organu prowadzącego, pracowników szkoły, a także wsparciu wielu ludzi i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, sukcesywnie poprawiała się baza dydaktyczna ośrodka. Modernizacji ulegały otoczenie, wnętrza budynków i ich wyposażenie. Systematycznie wzrastała liczba oddziałów szkolnych. W 1997 roku było ich 6, a obecnie jest 38 oddziałów. Zwiększyła się również liczba osób zatrudnionych w ośrodku. W roku 1997 było ich 16, a obecnie 150 pracowników. Od września 2013 roku w naszym ośrodku rozpoczął pracę Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Obejmujemy opieką dzieci od wczesnego dzieciństwa do momentu podjęcia nauki szkolnej, u których zdiagnozowano zaburzenia rozwojowe. Obecnie ośrodek dysponuje dobrze wyposażonymi salami lekcyjnymi i pracowniami, biblioteką oraz wypożyczalnią pomocy dydaktycznych przy ulicy Kościelnej, pracowniami komputerowymi na ulicy Kościelnej i ulicy Topolowej, pracownią logopedyczną, pracownią biofeedback, gabinetem hydromasażu, salą rehabilitacyjną, salą doświadczenia świata, salą SI, salami do zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, pracownią rękodzieła, siłownią, salą rezonansu stochastycznego, pracownią Tomatisa, a w internacie sypialniami, świetlicami grupowymi, świetlicą ogólną oraz kuchnią. Z roku na rok zwiększa się oferta zajęć przeznaczonych dla uczniów. Warsztaty, lekcje otwarte, projekty edukacyjne, konkursy wiedzy, olimpiady, zajęcia biblioteczne, spotkania z ciekawymi ludźmi, zajęcia na basenie i hipoterapia, dogoterapia, wycieczki szkolne, zielone szkoły. Zajęcia sportowe, rękodzielnictwa, artystyczne, komputerowe, muzyczne oraz teatralne kółeczko. W ośrodku funkcjonują różnego rodzaju terapie, między innymi oroterapia, dogoterapia, hipoterapia. Warsztaty miłośników koni, których uczestnicy prezentują swoje umiejętności, na przykład podczas imprezy majowej. Oraz warsztaty żeglarskie, w ramach których uczniowie uczą się pływać na żaglówkach i kajakach. Na zakończenie warsztatów co roku odbywa się tygodniowy obóz żeglarski w Tymaczewie. Sekcja olimpiad specjalnych Elegant działa przy SSW w Mosinie od 2002 roku. W skład sekcji wchodzi 8 działaczy oraz 36 zawodników. Nasi zawodnicy osiągają sukcesy w następujących dyscyplinach sportu: lekkoatletyka, bocia, kolarstwo, tenis stołowy, dwubój siłowy, piłka nożna, jazda konna, żeglarstwo, MATP. Nasza zawodniczka, Anna Wiśniewska, reprezentowała Polskę w europejskich letnich igrzyskach olimpiad specjalnych, które odbyły się we Włoszech w mieście Lodi. Od 2 lat
Sekcja Elegant organizuje również obozy i regionalne regaty żeglarskie na terenie Mosińskiego Klubu Żeglarskiego w Tymaczewie. Organ prowadzący, jakim jest Powiat Poznański, podejmuje wiele inicjatyw na rzecz ośrodka. Oprócz modernizacji budynków i wyposażenia sal w ramach organizowanych projektów z PFRON-em i innymi fundacjami, od lat realizuje projekt Promocja Zdrowia poprzez sport Zespół Przyszkolnych Otwartych Boisk Wielofunkcyjnych w Powiecie Poznańskim. Projekt skierowany jest dla dzieci i młodzieży z Mosiny i okolic celem realizacji założeń programu profilaktyki prozdrowotnej. W ośrodku prowadzone są innowacje pedagogiczne zarejestrowane przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Integracja inaczej? Razem tworzymy lepszy świat. Akademia Agroturystyki i Rękodzielnictwa. Ośrodek przystąpił do realizacji wielu projektów, między innymi Wykluczamy wykluczenie. Projekt Powiatu Poznańskiego w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i społecznych osób niepełnosprawnych. Praktycznie gotowi do pracy. Program rozwoju specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Mosinie i zespołu szkół imieniem generała Dezyderego Chłopowskiego w Polechowie. Wiatr w żagle. Projekt realizowany w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt PCPR. Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu poznańskiego. Szkolenia zawodowe z asystentem. Projekt Erasmus Plus. Mobilność kadry edukacji szkolnej finansowany ze środków europejskich. Przedsięwzięcie Europa nie wyklucza. Bardzo ciekawym projektem realizowanym przy współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu był Wielkopolski Styl, w ramach którego uczniowie zapoznali się z historią Mosiny. Na zdjęciu pan Andrzej Kacprzyk, który przybliżył uczniom postać eleganta z Mosiny. Od wielu lat, w czerwcu, w naszym ośrodku odbywa się Dzień Aktywności Osób Niepełnosprawnych. Ideą tego dnia jest wspólna zabawa w ramach integracji i pokonywania podziałów. W czerwcu organizowany jest piknik na Końskiej Polanie, który odbywa się w połączeniu z Dniem Dziecka. Do tradycji naszego ośrodka należy organizacja uroczystości wielkanocnych i bożonarodzeniowych, odbywających się w Mosińskim Domu Kultury, w których udział biorą goście z całego powiatu poznańskiego. W tym czasie odbywają się również spotkania integracyjne z uczniami z gminy Mosina. Podejmujemy wiele wspólnych działań z instytucjami środowiska lokalnego. Są to działania w ramach integracji. W ośrodku wydawano gazetkę szkolną Koniczynka, a obecnie Notesik. Od początku istnienia ośrodka pożegnaliśmy Dorotę Lisek, Lecha Okulicza-Kozaryna, Alicję Palacz, Lechosława Szyszułę, Grażynę Górną, Grażynę Gwizdałę, Marię Olejniczak, Krzysztofa Pawłowskiego. Naszą działalność wspierało wielu ludzi, którym dzisiaj bardzo dziękujemy słowami naszego patrona Juliusza Korczaka. Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.